Na prostym przykładzie chcę pokazać Ci w tym nagraniu, jak narysować portret fazowy układu czy systemu dynamicznego. Portret fazowy, no będzie to taki, można powiedzieć, wykres, na którym przedstawimy obrazowo, jak zachowują się rozwiązania danego układu dynamicznego. Także będzie można te rozwiązania w pewien sposób sklasyfikować. Układ dynamiczny, którym będziemy się tutaj zajmować, to będzie takiej postaci x', będzie to układ dwuwymiarowy. x' to jest równe macierzy a razy x, więc będzie to taki jednorodny układ dynamiczny. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest układ dynamiczny, no to powiem, że jest to taki układ, no w tym przypadku dwóch równań różniczkowych. Tutaj będę zajmował się liniowym układem dynamicznym, więc jest to układ w tym przypadku dwóch równań różniczkowych, w którym szukanym jest przebieg czasowy takiego wektora x od t, który możemy traktować jako x1 od t i x2 od t. Więc można powiedzieć, że my tutaj szukamy na płaszczyźnie pewnej trajektorii. Te zmienne x to niekoniecznie muszą być położenia, to mogą być jakieś napięcia na kondensatorach, temperatury. Jest tutaj wiele możliwości. Weźmy sobie dla przykładu taką macierz A, że tu będzie minus 3, minus 1, minus 1 i minus 3. Ponieważ ja Ci chcę wytłumaczyć w tym nagraniu samorysowanie portretu fazowego, to pominę już tutaj wyznaczenie dla tej macierzy wektorów własnych i wartości własnych. Możesz to obejrzeć w moich innych nagraniach. Więc tu już zakładam, że dla tej macierzy znaleźliśmy wartości własne. No w tym przypadku są dwie wartości własne. Pierwsza z nich jest równa minus 4, a druga wartość własna jest równa minus 2. I dla każdej z tych wartości własnych możemy znaleźć wektory własne. Wektor własny pierwszy będzie takiej postaci 1, 1, zaraz to sobie wszystko narysujemy, a wektor odpowiadający tej drugiej wartości własnej to będzie wektor minus 1, 1. Więc żeby można było narysować, jak zachowują się rozwiązania takiego układu równań różniczkowych, od czego zaczynamy? No oczywiście trzeba sobie narysować układ współrzędnych, którym to będziemy przedstawiać. Normalnie byłoby to x i y, no a tu tą pierwszą współrzędną oznaczamy przez x1, drugą współrzędną przez x2. I zanim zaczniemy jeszcze cokolwiek rysować, no to trzeba przypomnieć, jakie jest rozwiązanie takiego liniowego systemu dynamicznego. No rozwiązanie to ono jest w postaci e do at razy początkowa wartość tego wektora stanu x. I w tym przypadku, gdy istnieją dwa wektory własne, też dwie wartości własne, to w tym przypadku możemy to rozwiązanie ogólne tego układu dynamicznego zapisać w takiej wygodnej postaci, że to jest pewna stała c1 razy e do lambda 1 razy czas, no i plus ta stała, druga dowolna stała C2 razy e do lambda 2 i też razy to T, które najczęściej jest w technice i w fizyce czasem. Więc tu już nie będę wchodził w to, skąd się to wzięło, to tłumaczę w moim kursie systemów dynamicznych. Tutaj jeszcze w tych rozwiązaniach przy każdym z tych czynników, żeby to były wektory, to powinniśmy tutaj napisać pierwszy wektor własny, a tutaj drugi wektor własny. Zaraz sobie to rozwiązanie jawnie zapiszemy, jak ono u nas wygląda. Więc wstawmy sobie te wartości własne w to miejsce, tą wartość własną w to miejsce i wtedy zobaczymy, jakie jest nasze jawne rozwiązanie. Możemy też dać nawias, że jest to konkretny przebieg tego wektora stanu w czasie. Więc mamy C1 razy e do minus 4t razy pierwszy wektor własny, czyli razy 1, 1, no i plus druga dowolna stała razy e do drugiej wartości własnej, czyli e do minus 2 razy t i razy wektor własny drugi.
Więc to jest już jawne rozwiązanie takiego układu równań różniczkowych. I teraz przechodzimy do głównej części nagrania. Jak teraz narysować te rozwiązania? No tu oczywiście jak te stałe C1 i C2 będziemy brali dowolne, to mamy tutaj całą rodzinę rozwiązań. Więc żeby ją teraz narysować, to warto kierować się pewnymi wskazówkami. To od czego zaczynamy, to rysujemy takie szczególne rozwiązania, gdy jedna z tych stałych jest równa 1, a druga jest równa 0. Więc możemy sobie od tego zacząć. Więc gdy ta pierwsza stała, powiedzmy, weźmy sobie przypadek C1 równy 1 i jednocześnie C2 równe 0, ponieważ tu wszystkie dowolne stałe są dopuszczalne, to możemy też wybrać takie szczególne te stałe. One nam pomogą potem rozgraniczyć te rozwiązania. Jeżeli C1 jest równe 1, a C2 jest równe 0, no to wtedy rozwiązanie ma tylko tę część, czyli mogę sobie tutaj wtedy zakreślić, że wtedy rozwiązaniem szczególnym jest takie coś, jest taki obiekt i ten obiekt, no to jest taki czynnik e do minus 4t razy taki wektor 1, 1. Więc szkicowanie portretu fazowego zaczynamy zwykle od, jeżeli są wektory własne, to od zaznaczenia tutaj w układzie współrzędnych tych wektorów własnych, więc możemy sobie zaznaczyć ten pierwszy wektor własny 1, 1, czyli tutaj gdzieś na osi tej x1 odmierzam jedną jednostkę, na osi x2 też odmierzam jedną jednostkę i tutaj wtedy można strzałką albo odcinkiem, nie ma to większego znaczenia, ja tutaj zrobię strzałkę, zaznaczyć ten wektor. I teraz jak zachowuje się to nasze rozwiązanie? Żeby to przeanalizować, musimy zobaczyć, co się dzieje w przypadku granicznym. Gdy ten czas zmierza do minus nieskończoności, no tutaj żebyś to zrozumiał, to trzeba sobie troszkę przypomnieć granicę. Gdy czas zmierza do minus nieskończoności, no to wtedy ten czynnik e do minus 4t, to on będzie wtedy zmierzał e do minus minus nieskończoności, czyli łącznie e do plus nieskończoności, no a to zmierza do nieskończoności. Czyli inaczej mówiąc, gdy z czasem idziemy do początku wszechświata, tak można powiedzieć, to wtedy ten czynnik rośnie nam nieograniczenie. A teraz jest ważna rzecz, że jeżeli ten wektor tutaj 1, 1, który tu zaznaczyłem, mnożymy przez liczbę, to otrzymujemy wektor w tym samym kierunku, jeżeli liczba jest dodatnia, to też mający ten sam zwrot, tylko o większej długości. Więc jeżeli tutaj będzie, powiedzmy, to e to będzie 50, to znaczy, że dostanę tutaj wektor 50 razy dłuższy od tego wektora i leżący w tym samym kierunku. Więc można powiedzieć, że im z tym czasem idziemy do minus nieskończoności, im bardziej się cofamy, tym bardziej po tej linii tutaj prostej oddalamy się od tego punktu. Więc możemy sobie tą, tak formalnie mówiąc, półprostą tutaj narysować, więc rysuję tutaj tą półprostą i my wiemy tak naprawdę, że czas nam biegnie od wartości mniejszych do wartości większych, więc gdy czas będzie narastał, no to ten składnik będzie miał coraz mniejszą wartość i teraz druga, czyli jeżeli startujemy tu z dużych wartości, z dużych odległości od początku układów współrzędnych, to gdy z kolei czas będzie zmierzał do plus nieskończoności, to ten składnik będzie wtedy zmierzał do zera, no bo e do minus nieskończoność, no to jest składnik zmierzający do zera. Czyli inaczej mówiąc, jest tutaj pewne rozwiązanie szczególne, które dla bardzo ujemnych czasów jest daleko od początku układów współrzędnych, a gdy czas biegnie do coraz to większych wartości, to rozwiązanie musi się tutaj zbliżać do zera. I tutaj ten odcinek to jest, można powiedzieć, pierwsza część takiego portretu fazowego. Co to znaczy? Że jeżeli ktoś by zastartował z ewolucją tego układu dynamicznego od jakichś warunków początkowych, które leżą tutaj na tej prostej,
to x1 i x2 w chwili początkowej, to my z tego rysunku wiemy, że dalsza ewolucja tego układu potoczy się tutaj po linii prostej w kierunku 0. Więc jest to już ważna informacja do przewidywania ewolucji takiego układu. Ale musimy też powiedzieć, co się stanie, jak z innych warunków początkowych zastartujemy. W szczególności, jeżeli wzięlibyśmy ten składnik zamiast plus 1, to wzięlibyśmy tutaj minus 1, no to wtedy, ten składnik będzie wektorem przeciwnym do tego wektora 1, 1, więc będzie leżał tutaj po drugiej stronie, więc możemy sobie tutaj narysować ten wektor. To będzie wektor, który tak naprawdę ma współrzędne minus 1 i minus 1, gdy to jest równe minus 1, a to 0. I teraz znowu patrzymy, co się dzieje, jeżeli z czasem jesteśmy bardzo dawno temu, to znowu ten składnik rośnie nieograniczenie, czyli jesteśmy wtedy bardzo daleko od początku układów współrzędnych, powiedzmy no gdzieś tutaj. Natomiast jeżeli czas nam biegnie znowu do dużych dodatnich wartości, to ten składnik zmierza do zera, czyli nasze rozwiązanie, które jest proporcjonalne do tego wektora, ale z takim malejącym do zera współczynnikiem proporcjonalności, też musi zmierzać do zera. Więc no, może tak symbolicznie tą linię prostą trochę tutaj ten punkt źle wybrałem, ale weźmy sobie taką półprostą, która startuje z początku układu współrzędnych i idzie zgodnie z tym wektorem przeciwnym do pierwszego wektora własnego, to wtedy ta półprosta jest częścią rozwiązania, także dla bardzo dużych ujemnych czasów jesteśmy bardzo daleko od początku układu współrzędnych, a im czas staje się coraz większy, to ten współczynnik przed tym wektorem maleje nam do zera, no więc rozwiązanie, ta trajektoria musi tutaj też zmierzać do zera. Takie są tutaj dwie trajektorie. Więc jeżeli tak naprawdę dla Ciebie do zapamiętania jest to, że jak jest jeden wektor własny, to możesz go zaznaczyć i tak naprawdę pociągnąć tutaj prostą od razu i tylko przeanalizować, czy, bo czasem będzie tak, że będziemy wychodzić tutaj z początku i rozwiązania będą nam uciekać na zewnątrz, a czasem z tego zewnętrza będą rozwiązania wchodzić do wewnątrz, tak można powiedzieć. Teraz to, co musimy zrobić drugie, to narysować ten drugi wektor własny. Najpierw możemy zaznaczyć odpowiadający mu punkt, czyli minus 1 na x i 1 na y, to jest ten punkt. I od razu możemy zaznaczyć całą tą prostą, która jest styczna do tego wektora. To tak symbolicznie tutaj spróbuję zrobić. I znowu patrzymy się, jakie jest zachowanie się teraz samego tego składnika. Czyli w tym drugim kroku, tak możesz robić zawsze, jeżeli są dwa wektory własne, to w drugim kroku przyjmujemy sobie, że teraz ta pierwsza stała jest równa 0, czyli ten składnik pomijamy, a patrzymy, co się będzie działo, jak teraz to C2 jest równe plus albo minus 1, czyli jeżeli pozostaje nam sam ten składnik, to znowu, gdy z czasem idziemy do minus nieskończoności, no to ten składnik jest bardzo duży, co oznacza, że jesteśmy wtedy bardzo daleko od początku układu współrzędnych. Więc te wszystkie rozwiązania startują tutaj z minus nieskończoności na tej prostej i gdy czas staje się coraz większy, jak tu t by było równe milion, no to byłoby e do minus milionowej razy taki wektor, a to już praktycznie byłby wektor zerowy i wszystkie te wektory muszą leżeć w kierunku tego drugiego wektora własnego, czyli wszystkie rozwiązania muszą nam wchodzić wtedy do zera. I to niezależnie z której strony tutaj zastartowaliśmy. I to są takie dwie szczególne trajektorie, które nam tutaj rozgraniczą te obszary, w których coś się dzieje z rozwiązaniem. Ale teraz pytanie właśnie, gdybyśmy na przykład zastartowali z tego warunku początkowego, to chcielibyśmy ocenić, co się będzie działo. Czy rozwiązania będą szły do zera, czy gdzieś tutaj będą uciekać. Jak się do tego teraz zabrać? Analizujemy teraz już na całości przypadki graniczne. I tutaj jest prosty schemat. Analizujemy znowu dwa przypadki graniczne. Gdy czas
zmierza. Może najpierw zacznijmy od plus nieskończoności, bo może to jest łatwiejsze do przeanalizowania, czyli gdy czas zmierza do plus nieskończoności, no to widać, że zarówno ten składnik, jak i ten składnik oba zmierzają do zera, a skoro te e zmierzają do zera, to łącznie całe te dwa wektory będą zmierzały do wektora zerowego. I to nam mówi, że skądkolwiek byśmy tutaj nie zastartowali z tego punktu, to w końcu rozwiązanie jakkolwiek by nie biegło, to ono dla dużych czasów skończy swój żywot, tak można powiedzieć, w okolicach tutaj zera. To już jest bardzo ważna informacja, bo możemy bez podstawiania tych warunków początkowych do ogólnego wzoru na rozwiązanie już taką informację uzyskać. Więc wiemy, że wszystkie rozwiązania muszą się kończyć w zerze. To jest bardzo ważna informacja. I teraz co się nam dzieje, gdy czas zmierza do minus nieskończoności, czyli gdy rozwiązanie tak naprawdę nam zaczyna startować. Gdy czas zmierza do minus nieskończoności, to twoim zadaniem jest teraz pomyśleć, który z tych składników będzie wtedy większy, czyli który z tych składników będzie tutaj dominował. Więc zrób sobie teraz przerwę i pomyśl, który z tych składników będzie większy, jeżeli czas zmierza do minus nieskończoności. No jeżeli już to zrobiłeś, no to możemy sprawdzić, czy dobrze. No oczywiście ten składnik, który ma tutaj większą co do wartości bezwzględnej potęgę, to ten składnik będzie wtedy większy. Więc gdy czas idzie do minus nieskończoności, to ta liczba będzie znacznie większa niż ta liczba. A co to znaczy? Że ten wektor będzie miał znacznie większą długość niż ten wektor. I tu trzeba troszkę sobie przypomnieć z dodawania wektorów, żebyś mógł tak naprawdę dobrze rysować portrety fazowe, to warto, nie da się tego zrobić, nie rozumiejąc dodawania wektorów. Więc prosta idea będzie taka, że ponieważ tu mamy sumę, ten jeden składnik i ten cały drugi składnik to są zawsze jakieś wektory, i gdy mamy sumę jakiegoś wektora dużego z wektorem, który jest bardzo krótki, to wektor, który jest wynikiem tej sumy, czyli gdy te dwa wektory ze sobą dodam, powstaje trzeci wektor, który w tym przypadku ma kierunek bardzo zbliżony do tego wektora dłuższego. Taka jest idea. Czyli na przykład, jeżeli tu będzie jakiś bardzo długi wektor, a ten wektor krótki będzie w tą stronę, to suma tych wektorów metodą trójkąta, kierunek ten z punktu widzenia orientacyjnego jest bardzo bliski temu kierunkowi. I z tej własności tutaj skorzystamy, że ten wektor, który będzie dominował, to rozwiązanie, które tutaj będzie w okolicy danego punktu, będzie praktycznie, z punktu widzenia praktycznego, prawie że styczne do tego dominującego wektora. Więc ważna własność do zapamiętania. W przypadku granicznym rozwiązanie, trajektoria układu dynamicznego jest prawie że styczna do dominującego składnika w rozwiązaniu. To może brzmieć strasznie, zaraz to powiem tutaj na przykładzie. Skoro ustaliliśmy, że ten składnik tutaj dominuje, to gdy wybierzemy punkt startowy wystarczająco daleko od początku układu współrzędnych, to nam będzie mówić, że w tej sumie tych dwóch wektorów, niezależnie jakie by tutaj były stałe, C1 i C2, powiedzmy różne od zera już tym razem, to ten składnik będzie dominował, czyli trajektoria będzie praktycznie styczna do tego wektora. Więc jeżeli tutaj powiedzmy, nie wybierzmy sobie jakiś punkt, powiedzmy ten, to my wtedy wiemy, że w okolicy tego punktu, o ile on jest daleko od początku układu współrzędnych, czyli jeszcze rozwiązanie nie zdążyło tutaj dojść, to wektor styczny do trajektorii jest prawie że styczny do tego pierwszego, do trajektorii tej odpowiadającej pierwszemu wektorowi własnemu. Więc tu jeszcze może tak zakreślę symbolicznie, że temu pierwszemu wektorowi własnemu odpowiadała tutaj
ta trajektoria, żeby to było tak kolorystycznie lepiej widoczne, więc skoro ustaliliśmy, że ten składnik dominuje, to bardzo daleko tutaj od początku układów współrzędnych trajektorie będą takie, pod warunkiem, że jesteśmy w miarę blisko tej trajektorii, że one praktycznie będą styczne, że one będą praktycznie styczne do wektora równoległego do tej trajektorii własnej. Czyli tutaj można jako wektor styczny do trajektorii narysować ten wektor. My nie wiemy, czy on lekko się pochyla w lewo, czy lekko w prawo. Nie jest to istotne. My tą trajektorię, ten potet fazowy chcemy narysować tak symbolicznie. I to sprawdziliśmy w tym przypadku, co się będzie działo, jeżeli z czasem idziemy do minus nieskończoności. Natomiast jeżeli z czasem idziemy do plus nieskończoności, to znowu w kolejnym kroku patrzymy, który z tych składników wtedy dominuje. No oba stają się coraz bliższe zeru, ale ponieważ ten składnik ma tutaj mniejszą tą potęgę, czyli to M, można powiedzieć, będzie słabiej wtedy stłumione, więc może sobie te wszystkie rezultaty tutaj zapiszemy. Czyli dla T zmierzającego do minus nieskończoności dominuje wektor V1, natomiast dla T zmierzającego do plus nieskończoności ustalamy, że wtedy E do minus 2T będzie większą liczbą niż e do minus 4t. Wynika to z prostych własności tutaj potęg, więc dominować będzie wtedy ten składnik odpowiadający drugiemu wektorowi własnemu, więc dla t zmierzającego do plus nieskończoności dominuje V2. I co to teraz znaczy, że dominuje V2? To oznacza, że gdy to rozwiązanie tutaj będzie wchodzić do zera, to ono musi w taki sposób wejść do zera. Możemy sobie narysować, jakby jakie tutaj mamy potencjalne możliwości. Potencjalna możliwość jest taka, potem je zmarzymy. Jedna jest taka, że to rozwiązanie, które tu zastartuje, to po takim łuku wejdzie do zera. A druga potencjalna możliwość jest taka, że to rozwiązanie, powiedzmy, po takim łuku dojdzie do zera. Oczywiście mogłoby też dojść do zera po linii prostej. I my musimy się teraz zdecydować, która z tych możliwości się realizuje. I ponieważ ustaliliśmy, że dla dużych czasów dominuje V2, a linią proporcjonalną do wektora drugiego własnego jest ta linia, to oznacza, że ta trajektoria musi w ten sposób wejść tutaj do tego punktu 0, 0, żeby ona była bardziej równoległa do tej niebieskiej prostej niż do tej różowej. No i no to skoro tak ma być, to gdy ona będzie gdzieś tutaj wchodzić, to musi wchodzić w następujący sposób. Startując tutaj z tego punktu, musi zacząć wyginać się tutaj w tamtą stronę, także te wektory tutaj będą już bardziej równoległe do tej prostej niż do tej. No może to jest jeszcze słabo widoczne tutaj, troszkę to może krzywo narysowałem, więc weźmy sobie jakiś wektor całkiem dalej. Weźmy sobie jakiś warunek początkowy tutaj. No pierwsze to, co ustaliliśmy, to że dla bardzo ujemnych czasów ta trajektoria powinna być bardziej styczna do pierwszego wektora własnego, natomiast tu, gdy już będziemy blisko tego początku, to trajektoria powinna być wtedy już styczna bardziej do tamtego wektora. No ona będzie lekko pochyła, ale musi ten wektor, który tutaj jest, musi już bardziej być styczny do tej niebieskiej prostej niż do prostej różowej, a zatem przebieg tej trajektorii jest wtedy mniej więcej taki, że skoro to ma być wektor styczny, to ona musi takim łukiem po takiej, można powiedzieć, paraboli tutaj wchodzić. Troszkę to tu jeszcze narysuję. Więc ta trajektoria, która z daleka startuje, musi się tak wyginać, a nie na przykład tutaj w drugą stronę, bo w ogóle wtedy do zera by nie wchodziła. Więc mamy taką analizę. I podobnie, jeżeli wybiorę gdzieś punkt tutaj,
po tej stronie od tej różowej prostej, to ta trajektoria musi w ten sposób wchodzić do zera, żeby tu blisko zera ta trajektoria stawała się styczna do tej prostej niebieskiej, a daleko od zera trajektoria musi być styczna do prostej różowej. Więc w ten sposób, biorąc różne punkty, rysujemy te orientacyjne krzywe fazowe, można powiedzieć. I teraz one nam, tu już zakładamy, że pomiędzy tymi prostymi charakter rozwiązania się nie zmienił. Czyli jeżeli tutaj na tych prostych wszystkie rozwiązania wchodziły do początku układu współrzędnych, to też w tych miejscach, gdzie rozwiązanie już nie jest linią prostą, to sama ta zbieżność do początku tutaj się nie zmienia, no to wynika z samego charakteru tego rozwiązania. I oczywiście ten dół nie jest tutaj jakoś gorszy niż góra. Gdy teraz znowu startujemy, powiedzmy, z tego punktu, to na początku rozwiązanie ma być styczne tutaj do tego pierwszego wektora własnego i ma iść w kierunku początku układów współrzędnych, ale w ten sposób, że jak ono tutaj będzie wchodzić, to musi się starać robić styczne do tego niebieskiego, do tej niebieskiej prostej, odpowiadającej drugiemu wektorowi własnemu. No a tak będzie tylko, jeżeli to ten przebieg będzie taką parabolą w tamtą stronę zwróconą i z podobnej analizy wynika, że po tej stronie rozwiązania muszą w ten sposób wchodzić do zera. I oczywiście no tutaj, jeżeli bierzemy jakieś inne warunki początkowe, no to sam charakter rozwiązania jest bardzo, bardzo podobny. I wtedy matematycy mówią, że ten punkt równowagi tego układu dynamicznego jest punktem tak zwanym węzłowym. Po prostu się go nazywa węzłem. Też potem, jeżeli będziemy mówić o stabilności, to jest węzeł asymptotycznie stabilny, bo w granicy wszystkie te rozwiązania z jakichkolwiek warunków początkowych nie zastartujemy, to one w granicy zmierzają do tego punktu 0, 0. W moim kursie systemów dynamicznych omawiam też krok po kroku, jak narysować podtety fazowe dla innych przypadków, gdy na przykład jedna wartość własna jest ujemna, a druga dodatnia, bądź gdy nie mamy kompletu wektorów własnych, tylko mamy tak zwane wektory główne i też w przypadku zespolonym. Tam pokazuję Ci dokładnie, jak krok po kroku narysować taki podtet fazowy. To jest potem bardzo przydatne, bo taki podtet fazowy, gdy go już mamy, to pozwala bardzo szybko zanalizować sam charakter rozwiązań układu dynamicznego bez rozwiązywania za każdym razem dla każdych warunków początkowych, bez dokładnego wyznaczenia trajektorii. Często w technice nie jest potrzebne dokładne wyznaczenie trajektorii, tylko chcemy wiedzieć, czy dany układ jest stabilny, czy jest niestabilny, czy nam jakieś napięcie będzie chciało rosnąć w układzie na przykład do nieskończoności. To byłaby sytuacja wtedy niepożądana. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania czy sugestie, to zapraszam Cię do komentowania tego nagrania. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie.